Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj taki temat odnośnie komentarza na Facebooku, który dotyczył właśnie samochodów elektrycznych. Film nagrany dwa filmy temu, czyli to było nagrane o samochodach elektrycznych, opinie zalety 2 września. Warto to obejrzeć. Dzisiaj mianowicie o opłacalności samochodów elektrycznych. Na przykładzie powiedzmy najbardziej popularnego samochodu elektrycznego Nissana Leafa. Co można powiedzieć o... Na początku może przedstawmy, jaką ma baterię. Bateria 40 kWh. Koszt takiego samochodu to w zależności od wersji tam od 150 do 170 tysięcy. Najtańszy kosztuje chyba 153 tysiące, najdroższa wersja około 170. Można średnio przyjąć, że kosztuje powiedzmy 3 razy tyle, co porównywalny powiedzmy samochód kompaktowy mniej więcej, z podobnym wyposażeniem powiedzmy, z podobną mocą mniej więcej powiedzmy na tle innych konkurencji. Na tle innej powiedzmy konkurencji. Jeszcze zobaczę, jakie tutaj są aktualnie. Nissan oferuje samochody podobne. Leaf, Juke, X-Trail. Trochę za bardzo już teraz aktualnie nie ma w ofercie Nissana za bardzo do czego porównać. Bo najbardziej chyba zbliżonym będzie Nissan Micra, ale on będzie trochę mniejszym autem, także raczej musimy u konkurencji poszukać powiedzmy auta kompaktowego. Bateria 40 kWh, zasięg tam opisany mniej więcej od 200 chyba 70 do 300 chyba 80, 70 paru kilometrów, ale jest to przy jeździe miejskiej, bodajże tam się wykorzystuje tryby odzyskiwania energii. Średnio co można tam poczytać powiedzmy w jakichś testach czy artykułach, to średnio taki samochód zużywa powiedzmy w cyklu miejsc, w cyklu mieszanym około 20 kWh na 100 km mniej więcej. Czyli zasięg takiego Leafa będzie około 200, może 250 km w zależności od tego, jak będziemy używać klimatyzacji, ogrzewania, jakie temperatury będą. Łatwo to policzyć. Przyjmijmy, że kWh średnio z tymi opłatami wszystkimi abonamentami wyjdzie nam około 60 groszy, to koszt przejechania, naładowania baterii wyniesie około 24 zł, czyli koszt 100 km około 12 zł. No i teraz powiedzmy, że porównamy sobie koszt 12 zł na 100 km. 100 tysięcy kilometrów przejechanych takim Nissanem Leafem będzie kosztować, policzmy to, 120 zł 1000 km, 1200 zł 10 tysięcy kilometrów, 12 tysięcy zł będzie kosztować 100 tysięcy kilometrów przejechane. Do czego to porównać? Ja myślę, że do podobnego auta kompaktowego, czyli tylko tutaj jest problem ogólnie z tym, że powiedzmy, że typowe kompaktowe auto kupimy w cenie na promocji, też tak jak teraz Nissan, powiedzmy, nie wiem, jaki samochód, no Opla Astra powiedzmy, czy Renault Megane powiedzmy, na w promocji możemy kupić silnikiem tam podstawowym 1.6, 115 koni bodajże, 50 kilka tysięcy, powiedzmy 50, no czyli 1/3 ceny powiedzmy Nissana Leafa. 55 tysięcy, tam 100 km będzie kosztować średnie zużycie paliwa, przyjmijmy powiedzmy w trybie mieszanym na, nie wiem, 6-7 litrów mniej więcej, w przypadku silnika benzyny, około 7 litrów powiedzmy przyjmijmy benzyny, no to będzie przy takich cenach mniej więcej około 35 zł. 100 km, czyli przyjmijmy, że o ile Nissan Leaf jest 3 razy droższy powiedzmy, no to tutaj jest
100 km będzie 3 razy taniej kosztować, tak jakby w przypadku Nissana Leafa, bo w przypadku powiedzmy silnika benzynowego czy auta kompaktowego będzie ten koszt około 35 zł na 100 km. Oczywiście tam w zależności od jazdy, bo te same silniki benzynowe spalają coraz mniej. Powiedzmy, jeżeli kupimy Golfa 1.0 TSI, to tutaj możemy spalanie wokół 5-6 litrów wykręcić. Wtedy te koszty nam o 10 zł spadają, no i to już jest 2 razy tylko mniej praktycznie. No ale dobra, przyjmijmy, że to będzie silnik 1.6, jakiś wolno ssący, chociaż tych silników jest już coraz mniej. No to spalanie jest 6-7 litrów, no to w zaokrągleniu przyjąłem, że to będzie około 30, może przyjąć 30, nie no, 35 zł powiedzmy. No to 100 tysięcy kilometrów będzie nas kosztowało w tym wypadku 35 tysięcy. No i tutaj jest silnik benzynowy, ale jeszcze są silniki diesla. Tutaj średnie spalanie możemy zamknąć w 5 litrach. Oczywiście za silnik diesla musimy dopłacić około 5 do 7 tysięcy złotych nawet. Do 10 tysięcy złotych, ale to spalanie będzie się kręcić wokół 5 litrów, czyli wokół 25 zł powiedzmy na 100 kilometrów. Czyli ten powiedzmy to już będzie 10 tysięcy mniej kosztów na 100 tysięcy kilometrów. No i jeszcze zostaje zasilanie LPG, czyli 2 złote powiedzmy za litr. Taki silnik benzynowy 1.6, który spala 6-7 litrów, będzie palił gazu około 8 do 10 litrów. No powiedzmy 9 litrów, powiedzmy zróbmy w zaokrągleniu, to będzie około 20 zł czy 18 powiedzmy. No to tutaj będzie koszt, oczywiście trzeba dodać koszt założenia instalacji gazowej około 3000 zł. No i to będzie koszt około 18-20 zł, czyli jeszcze mniej niż w przypadku diesla. Ale dobra, porównajmy tutaj na podstawie właśnie opłacalności, powiedzmy, czy jakie są koszty Nissana Leafa tutaj na ładowanie. To wszystko się oczywiście zmienia. Auto elektryczne, im częściej będzie jeździć w ruchu miejskim, tym ten przebieg może się wydłużać, szczególnie gdy auto będzie stało w korku, powiedzmy. A i to też nie jest do końca, bo to w zależności od tego, jak będziemy zużywać właśnie klimatyzację, czy podgrzewane fotele, czy ogrzewanie ogólnie. Najwięcej z tego, co wiem, to ogrzewanie elektryczne właśnie zabiera prądu w takich autach. Szczególnie w porach zimowych ten zasięg będzie się dramatycznie skracał właśnie. Czyli podsumowując, koszt na 100 tysięcy kilometrów Nissana Leafa około 12 tysięcy. Koszt przejechania tych 100 tysięcy kilometrów. W przypadku silnika benzynowego będzie to koszt około 35 tysięcy. W przypadku diesla 25 tysięcy. W przypadku silnika na gaz będzie to koszt około 20 tysięcy, powiedzmy po uwzględnieniu tam kosztów instalacji gazowej. Czyli można przyjąć, że. No i teraz dochodzimy do sedna. Jeżeli 100 tysięcy kilometrów tutaj wydamy 35 tysięcy w przypadku silnika benzynowego, w przypadku elektryka wydamy 12, to jest to różnica około 20 mniej więcej tysięcy na 100 tysięcy kilometrów. Czyli żeby odzyskać tą nadwyżkę, a takie auto jest 3 razy droższe od właśnie podobnego z silnikiem benzynowym, musielibyśmy przejechać, czyli musimy odzyskać około 100 tysięcy złotych. Auto jest na 100 tysięcy kilometrów około 20 tysięcy tańsze w eksploatacji od silnika benzynowego, czyli musimy przejechać 0,5 miliona kilometrów, żeby odzyskać tą różnicę w cenie zakupu tak naprawdę i zacząć zarabiać. W przypadku diesla czy silnika zasilanego na gaz, te koszty, ten przebieg nam urasta praktycznie 2 razy tyle. I 1 milion kilometrów będziemy musieli przejechać, czyli na tą chwilę według mnie samochody elektryczne przy takich cenach eksploatacji nie mają za bardzo. Oczywiście trzeba tam doliczyć koszty serwisu, ale też zacznijmy od tego,
Nikt tak długo auta też nie będzie trzymał, czyli pół miliona kilometrów trzymać nie ma, nikt raczej nie będzie trzymał prywatnie takiego samochodu przez tak długi czas, czyli musimy tam doliczyć amortyzację, wymiany, zakupy następnych samochodów. W przypadku elektryka też to nie jest tak, że nam ten samochód bezawaryjnie powiedzmy przejedzie, bo też tam będziemy musieli, jeżeli go będziemy trzymać na tak długim przebiegu, także te koszty nam będą rosły. Można powiedzieć, że średnio ten 3 razy jest droższy samochód elektryczny, praktycznie 2-3-krotnie od samochodu benzynowego czy spalinowego, ale w eksploatacji jest w przypadku silnika benzynowego 3 razy tańszy. Tylko tutaj dochodzi kwestia bardzo dużej ceny samego samochodu elektrycznego, dlatego musimy przejechać pół miliona kilometrów, żeby odzyskać tą różnicę w cenie, tak naprawdę. Także to by było na tyle odnośnie eksploatacji samochodu elektrycznego, porównania kosztów. Ja myślę, że na tą chwilę, jeżeli nie wejdzie do produkcji jakiś mały samochód elektryczny w cenie powiedzmy do 50, może 60, 70 tysięcy, to raczej tych samochodów elektrycznych nie będziemy widywać jeszcze na tą chwilę, tam w przeciągu 5-10 lat, tak dużo, ze względu właśnie na koszty zakupu tych samochodów. Bo sama eksploatacja jest tania, no ale co z tego, jeżeli musimy najpierw wydać 2 czy 3-krotnie więcej od zwykłego samochodu. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów.